Marcin Cichy, po praktycznie gali Fame MMA, trenowałeś bonusa BGC do walki z Marcinem Najmanem. Zdradź nam z twojego punktu widzenia, co poszło nie tak. No, myślę, że delikatnie bonus się spiął lekko i wystraszył, ale no, ogólnie plan był taki, że miał zadać lewy, prawy krzyżowy, wbić się w niego, obalić, no i resztę pracy miał wykonać w parterze, nie? Jak oglądałem przygotowania bonusa do walki z Marcinem Najmanem, on na tych treningach był bardzo mocno skupiony i bardzo mocno agresywny, czego już nie było widać na przykład na ważeniu. Co się stało? No, na ważeniu się spiął, na ważeniu się ewidentnie spiął, na tarczach też, ale dzisiaj był naprawdę dobrze przygotowany, był luźny. Na tarczach, gdybyście zobaczyli dzisiejsze tarcze, jakie zrobił w szatni, w porównaniu z wczorajszymi na tym treningu medialnym, to jest... Dzień do nocy. No, na treningu medialnym był jak agrafka, spięty, w ogóle nie mógł zadać ciosów, nogi sztywne. Zresztą jak wchodził po tych słódkach, to mówi do mnie, że mam tak sztywne nogi, że ja nie mogę się ruszać, nie? Jestem bardzo mocno spięty, więc mówi, ja nie mogę wykonać ciosu, nie? Zrzucenie tak dużej ilości wagi w tak krótkim czasie zawsze powoduje jakiś uszczerbek na zdrowiu, tak? Jak to się odbiło w tym przypadku i czy to mogło przyczynić się do tego, że jednak dzisiaj no, ta kondycja nie była jak najlepsza? Nie, no z kondycją nie było problemów. Jeżeli przyjął tyle tych ciosów w parterze, bonus, i wstał, to tam kondycji, myślę, że kondycji by nie zabrakło, bo jak ja się spytałem bonusowi, czy miał kondycję, to powiedział, że on by jeszcze wytrzymał. Tylko że jak dostał tego lewego takiego sierpa, mu głowę to mu odłączyło, on nie przyjął jeszcze nigdy takich ciosów, nie? Jak dostał takiego lewego sierpa, no to go odłączyło, a Najman poszedł za ciosem normalny, nie? Dalej zostajecie w relacjach trener i uczeń. I co dalej? Przygotowania do kolejnej walki? No na pewno, no. Weźmiemy to pod uwagę, co się stało. Bonus już przyjął w tym, wszyscy widzieliście, przyjął tych ciosów trochę w tym parterze, więc myślę, że jak dalej podćwiczy parter z Edwinem Raczyńskim, gdzie jest tutaj trener, zawołamy. Edwin? Dalej będzie ćwiczył, chodź do nas. Dalej będzie ćwiczył tutaj Edwin Raczyński z MMA Devil, będzie ćwiczył z nim parter, no to myślę, że bonus jeszcze raz, jak dojdzie do takiej sytuacji, gdzie przyjmie na gardę, no to... Odbije się i da radę. No, oczywiście, miał krótki czas do przygotowania i myślę, że to też trochę zaważyło. Okej, w takim razie życzę wam powodzenia, wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki.